Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś środą popielcową rozpoczynamy Wielki Post. Mam nadzieję, że każdy z nas albo był już, albo przyjmie dzisiaj popiół na swoją głowę. Jest to sakramentalium, a więc pamiętajmy, że nie tylko taki znak zewnętrzny naszego wejścia w okres Wielkiego Postu, ale także błogosławieństwo od Pana Boga na ten czas naszych właśnie różnych zmagań, na czas modlitwy, uświęcenia. Nauki będą dotyczyć sakramentu pokuty i pojednania. Dziś pierwszy odcinek tych nauk, katecheza pierwsza. I nie chciałbym mówić o samym sakramencie, ale raczej pobudzić nas do refleksji, do zastanowienia się. Chciałbym, abyśmy dzisiaj taki zrobili wewnętrzny rachunek sumienia, zastanowili się nad naszą spowiedzią świętą. Czy jest ona owocna? I co to znaczy, że jest owocna? Kiedy przystępujemy do spowiedzi świętej, co się dzieje, a co się dzieje po niej? Czy w ogóle zastanawiamy się nad tym? Albo może prościej powiem, zadam to pytanie tak obrazowo, plastycznie. Jeżeli się spowiadamy co 2 tygodnie, co miesiąc, nie, co 2 miesiące, czyli tak regularnie, czy widzimy zmianę w sobie? Inaczej mówiąc, czy grzechy się nam powtarzają, cały czas te same, czy widać zmianę w nas? A w dłuższej perspektywie, kilku lat może wstecz, czy widzimy w sobie zmianę? Jesteśmy lepsi dla ludzi, pobożniejsi, nasza wiara wzrasta, świętość. Czy dostrzegamy takie owoce? Bo przecież ten sakrament powinien nieść takie owoce. Jestem kapłanem, a więc po 2 stronach kratki konfesjonału jestem, bo i spowiadam się, tak jak każdy z was, i spowiadam innych. I właściwie sam wiem z doświadczenia i własnego, kiedy się spowiadam i kiedy słucham spowiedzi świętych, że ta problem bezowocności sakramentu pokuty i pojednania jest dosyć duży. Borykamy się z tym, że przystępujemy co prawda do spowiedzi świętej. Na szczęście jeszcze wielu Polaków to czyni. Ale czy on coś czyni w naszym życiu? Czy jest to takie dotknięcie Pana Boga, dotknięcie naszej duszy, które przemienia? Czy jest owocne? Te pytania, które sobie zadamy, może diagnoza słaba, trudna do przyjęcia, niech nas nie wcale nie demotywuje, niech nie powoduje, że się załamiemy, bo tak naprawdę te nauki, które przed nami, mają właśnie nam pomóc w tym, by owocniej przeżywać sakrament pokuty. A więc jeżeli widzimy bezowocność, to jeżeli nawet nie znamy jeszcze odpowiedzi na pytanie, dlaczego ten sakrament jest bezowocny w naszym życiu, to myślę, że cykl tych nauk pokaże nam dlaczego. I dlatego warto naprawdę skorzystać z tych kateches. Na zakończenie, jak już wspominałem zresztą, będziemy się zawsze modlić modlitwą. I wybrałem taką modlitwę Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II, którą wypowiedział na Jasnej Górze w 1987 roku. 12 czerwca. Dzień wcześniej, 11 czerwca, był właśnie tutaj w Szczecinie, gdzie nagrywane są te nauki, a na drugi dzień pojechał na Jasną Górę i modlił się taką piękną modlitwą w intencji obrony życia ludzkiego. I chciałbym się pomodlić dzisiaj za wszystkie rodziny. Za rodziny, by były Bogiem silne. Zresztą tu, będąc w Szczecinie, papież właśnie na kazaniu o tym mówił, by rodziny były silne Bogiem. I o to się pomódlmy do Matki Bożej. Maryjo Królowo Polski, bądź z nami, czuwaj nad każdym człowiekiem, nad każdą kobietą i nad każdym mężczyzną, nad każdym dzieckiem i to już poczętym w łonie matki. Czuwaj, czuwaj nad każdym sumieniem i ucz nas czuwać. Ucz czuwać wszystkie sumienia na tej ojczystej ziemi. Niech nie stają się winne straszliwych grzechów. Niech żyją ze świadomością wszystkich Bożych przykazań, a zwłaszcza tego, które mówi: nie zabijaj,
nie zabijaj dziecka poczętego w łonie matki. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani słuchacze, wciąż udoskonalamy nauki katolickie, dlatego prosimy o możliwe jałmużny. Pamiętajcie, że wsparcie cykliczne, czyli innymi słowy stały przelew, raz w miesiącu, czy raz na tydzień, czy w innej formie, ale cyklicznej, daje nam możliwość planowania i przewidywania, czy na dany projekt starczy nam funduszy. Bardzo Wam dziękujemy, każdemu z Was z osobna i wszystkim wspólnie, gdyż kochani, bez Was nauki nie mogłyby funkcjonować w takiej formie i na taką skalę. W tym roku msza święta za każdego z Was, drodzy darczyńcy, odprawiana jest bezpośrednio w Stolicy Apostolskiej, w Rzymie. Prosimy Was też o modlitwę za słuchaczy nauk, aby Bóg otwierał ich serca na nawrócenie. Linki do wspierania czy zapisania się do nauk znajdziesz w opisie. Chcesz zrobić coś dobrego? Wyślij te nauki do znajomego.